Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajemy w Hexen 2. Ja jestem Julius Vandal, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Właśnie zauważyłem, że nie mam niebieskiej many, a to bardzo niedobrze. Może coś uda mi się znaleźć tutaj, aczkolwiek chyba nie. To nie jest dobry prognostyk, zwłaszcza, że chociaż z drugiej strony... Dobra, wiecie co? Mamy ornamentowy klucz, w poprzednim odcinku udało nam się go zdobyć, więc otwórzmy w sumie te drzwi. I... Hello there? Tak, te drzwi się symultanicznie otwierają, więc... Sprawdźmy. Chyba nie dostaliśmy za ten akt... niehonorowego sprytu doświadczenia. No cóż, bywa i tak. Okej, tu się nam otworzyło z dwóch stron wejście. Co tu pisze? Ci, którzy zakrują strumień życia, będą pokarani śmiercią. To jest ważna wskazówka. A przy okazji... Jak on tak wyje, nie? To... Jak on tak wyje, to on jest nieśmiertelny. A my straciliśmy masę życia. No dobrze, no nic się nie stało, tak, ale no kurde, trzeba trochę ten... przystopować. Do... Boże, placu strumienia. To jest rzeczony strumień życia. Dobra, przeskoczmy go. Trzeba uważać, bo jeżeli przeskoczymy, nie przeskoczymy w porę, to... jeszcze może pokażę. Proszę bardzo. Zostaliśmy pokarani haniebnie. Utratą jednej urny. No dobra, no to idziemy dalej. Gdzie jesteśmy? O. Jest na 2000 wojowników. Chodź moment, czekajcie. Chyba była tabliczka. The square of the stream. Żadnej tabliczki nie ma, żadnej informacyjnej tabliczki. No nic, nieważne. W każdym razie jesteśmy w miejscu, gdzie znajdziemy jeden z żywiołów i jedną z czaszek Fryderyka Michela Hodgesa. Okej. Okay. No kici kici, taś taś. Dolwa, kurwa, dolwa. Laska meteorowa zużywa bardzo małą ilość many. Generalnie bronie
naszego krzyżowca, znowu mówię Crusadera, zużywają bardzo ilość, dużą ilość many. To się otworzy nam, spokojnie. Bardzo ilość mało many zużywają. W związku z powyższym... tam jest chyba Chaos Device do wzięcia. Kurde. Tam się da wejść, ja o tym wiem, że się da wejść. Kurde. Dobra. Mamy sferę niewidzialności. Okej. Chodźmy... tu? Jeden strzał, jeden trup. Spoko. Dobra, ja wiem, że za chwilę się pojawi tutaj przeciwnik. Oła. Coś celne mi te strzały wychodzą ostatnio, podejrzanie. Ale jak weźmiemy księgę... potrzebujesz serce węża. Okej, okay, a serce węża jest do zbycia chyba w tym... tym miejscu. W tej lokacji. Mamy miksturek mamy pod kurek prawie. Miksturek mamy pod kurek. No, czuję, że rymuje. Okej, okay, czyli nie tu. Ale to miejsce jest ważne. To chodźmy tu może. Oczywiście. No zgińcie, że... okej. Tego... to właśnie myślałem, że tutaj to będzie. Tu mamy, moi drodzy, próbę wody. I w sumie dobrze, że tutaj pierwszy raz przyszedłem, bo... teraz zdałem sobie sprawę, że to jest naprawdę paskudny labirynt i nie chciałbym tego przechodzić, tego i tej próby wody. Ale nic to. Jeszcze raz. Wskakujemy do środka. Tylko co pamiętam, tutaj będą krewetki do znalezienia. Kurde. Jaki to był teraz wzór na to? Zdychaj. Z mądrym takie wałęsanie się tutaj bez celu, bo można za chwilę się udusić. Na szczęście zrobiłem save'a. Niemniej za chwilę usłyszymy jęki naszego bohatera wołającego o trochę tlenu, ale chyba znalazłem przejście. Ta, jasne, znalazłem przejście. Nieważne. Prosto, lewo, prawo. Prosto, prawo. Tak, aha, tak, pierścień oddychania podwodnym tutaj robi robotę.
oznacza, że chyba jesteśmy w dobrym miejscu, skoro tutaj była ta krewetka. Może i nie. Za chwilę zaczniemy się dusić, to nie będzie dobre. Złapmy trochę powietrza. Jeszcze raz. Jeszcze raz w lewo. Prawo, prosto, prawo. Okej, przedostać się musimy na tą stronę. Prawo. Okej. Przeszliśmy próbę wody. Okej. A teraz czeka nas próba siły. No to tutaj jaguarem. Przy całej mojej sympatii i miłości do kotów, tych kotów nienawidzę. Okej, mamy na horyzoncie pierwszy nasz żywioł, który będziemy musieli. O, fajnie. Mana niebieska. No, cały ten niebieski żywioł mamy. Przy okazji kielich. Dobra. Po zabraniu żywiołu wody otworzyło się nam tutaj przejście, a to oznacza, że nie musimy przechodzić przez próbę wody raz jeszcze. Ała. Jest to gościu? No właśnie, w ten sposób. F6. Zielona mana. Mhm. I wróciliśmy na start. Wróciliśmy na start. Przy okazji się. Nie, tutaj się. Nie, tutaj tylko. Okej, dobra, nieważne. Przy okazji się otworzyły tutaj te kraty. Dzięki czemu teraz możemy spokojnie. Jeszcze tutaj jest przejście. Ach, no tak. No tak. Z tego przejścia wróciliśmy. Okej, dobra, nieważne. A tu się otworzyły kraty, możemy przejść dalej. Wow! Heksen bardzo fajnie operuje tutaj, przyznać to trzeba, cieniem. Ukrywając przeciwników właśnie w nimże. Dobra, chodź tu, gościu. Wow! No nie, no jeszcze ty teraz się tutaj nam wpieprzyłeś między wódkę, zakąskę. Nie wolno, zły skorpion! Sio, paszą! Niedobry, zły, paszą!
Pójdziesz ty! Okej. Puchnijmy. Trzeba korzystać z tych mikstur, bo jak on pojawią się nam nowe, to nie będziemy mogli jakich wziąć. Na horyzoncie mamy kolejną urnę. Może jej nie weźmiemy, bo mamy max. Cudownie. A dobra, nic się nie stało. Po prostu wykorzystajmy to, co mamy. To był błąd, bo ja w tym momencie nie mam do niej dostępu, prawda? Błąd, że wszedłem do tego... do tej wody. Ale może się uda to jakoś inaczej rozwiązać. Okej, udało się! Udało się? Okej, ale tu mamy przejście. Niebieska mana, dobrze, niebieska mana się przydaje. Ostatnio mamy jej na zbyciu. Dobra. Tu mamy przejść. Dzień dobry. Okej. Mamy w ogóle cały spektrum, cały wybór tego dróg. Jednak zajmijmy się skorpionami. Okej. Nie jestem mistrzem szermierki i ataku z doskoku, ale jakoś tam mi się udało, nie? Coś. Okej, na górę to się dostaniemy, chyba tak jest. To jest to przejście. Okej, dobra. Czyli na razie jeszcze nie. Idziemy z kolei w tą stronę. Bo tu powinna być jedna z czaszek. Jakimś cudem udało mi się go pokonać na walce wręcz, ale nie polecam czegoś takiego, bo to jest oczywiście niezgodne z bezpieczeństwem higieny pracy krzyżowca. Jak stąpimy na tą... Aha, dobra, mamy serce węża. Dobra. Mamy serce węża. Mamy serce węża. I pierwszą... Za chwilę chyba uda się nam udać zdobyć pierwszą czaszkę Fredrika Michela Hodgisa. To się szło w tą stronę... Nie, nie, tu była próba wody, więc to było tu. Tu prawdopodobnie będzie czarodziej. A jakże! Okej, okay, udało mi się go jakoś pokonać. Okej.
Sturm dużo, ale trzeba i taki oszczędnie korzystać z niej, bo jak zauważyliście pewnie tutaj jest już mało zasobów przy porównaniu do pierwszego aktu. Okej, okay, spieszmy czaszkę. Opuśćmy... Ała. Opuśćmy... Powiedziałem, opuśćmy to miejsce. Kurwa, diabeł! Kinże! O, dwóch? Cholera! Dobra. Czy gdzieś tu była zielona mana? Powiedzcie, że była. No, nie było zielonej many. Nie było zielonej many. A zielona mana się teraz nam przyda jak jasna cholera. Chodźmy tu jeszcze. Byłem, cholera jasna, co ja wyprawiam. Najlepszego. Nie tu, tylko tu. Dajcie mi zieloną manę, ja chcę zieloną manę. No nie dadzą zielonej many, no dobra, trudno. Jeszcze poszukamy w następnej lokacji, do której idziemy. Ale to, moi drodzy, w następnym odcinku już. Jeszcze dojdziemy sobie tylko do... Poważnie? Ta lokacja nazywała się Plac Strumienia? Dziwne. No nieważne, no w każdym razie idziemy do następnych drzwi. Następne drzwi będą już w... Bo wiecie co, czekajcie, zrobimy sobie... Aha. Otworzymy sobie następne drzwi, których... Stoczymy nierówną walkę z... rogaczami. I przejdziemy próbę ognia. Ten żywioł tutaj, nie? Mamy... z tobą, to jest właśnie żywioł ognia. I do niego dojdziemy. Tak więc, moi drodzy, ja bym już z Wandelf, to był Hexen 2 i do następnego odcinka. Na razie, cześć.